Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dziś opowiem Wam o 100 książkach, które chcę przeczytać. Dzisiaj mamy troszeczkę inny kadr niż zazwyczaj, ale owszem, nadal jest to mój pokój. I jeżeli usłyszycie jakieś niepokojące szumy gdzieś tutaj, to dlatego, że ukradłem każdy wiatrak w domu, bo od tych lamp bije takie ciepło, że... Tak widzicie, że się świecę, nie będę tego powstrzymywał, jest ciepło, jest gorąco, więc nie przedłużajmy. Od kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten rodzaj TBR-u, bardzo chciałem go wykonać, jednak spóźniłem się o parę lat. Ale zauważyłem, że znowu wraca on do łask, więc kurczę, jeśli nie teraz, to kiedy? Tak więc będzie to lista 100 pozycji, które leżą u mnie na półkach, czy też w tym momencie na stole, albo zapisałem je sobie dzięki recenzjom ludzi z BookTube'a, lub też po prostu wypatrzyłem gdzieś w internecie i tylko czekają na swoją kolej. Taki rodzaj filmów zapoczątkowała Maja K. Link do pierwowzoru macie w opisie. Dobra, przysuniemy sobie ich jeszcze więcej. O, już się potykam, jest tak mało miejsca, wszędzie kable. Kurczaczki. To co? Zaczynamy od książek, które patrzą na mnie wilkiem z półek. Po pierwsze, Taniec ze smokami. Jak już Wam mówiłem, najpierw chcę skończyć książki, aby móc zacząć serial. Warren 13 i Wszystko widzące oko. Moja jedyna zdobycz z gdańskich targów książki. Mózg podręcznik użytkowania. Może w końcu będę nim umiał się poprawnie posłużyć. Factfulness, pożyczona od mojego brata. Za mało czytam o rozwoju osobistym, chciałbym to zmienić, więc książeczka czeka w kolejce. Oprawca Boży wygrany od Fabryki Słów. Eugeniusz Dębski był moim pierwszym ulubionym polskim autorem, więc nadszedł czas sprawdzić, jak sobie radzi po tylu latach. Koniec śmierci, czyli trzeci tom jednej z najlepszych serii sci-fi ever. Teraz parę książek Sandersona. Tak, jeszcze wszystkiego nie przeczytałem, ale dajcie mi chwilkę. Rozjemca. Legion, czyli Wiele żywotów Stephena Leedsa, uzupełniony o nowe opowiadanie. Calamity. I tu chciałbym zaznaczyć, że chodzi mi o całą serię Mścicieli, lecz liczę to jako jeden. Powstanie. Strach mędrca. Pierwszy tom Kronik Królobójcy był świetny, ale z racji, że Rotfus bierze przykład z Martina i nie pisze dalszych części, podawkuję sobie tą przyjemność. Kłamstwa Loka Lamory. Ostatni, czyli Zwieńczenie trylogii Nadzoru. Ślepnąc od świateł, później koniecznie chciałbym nadrobić serial. Bramy Światłości Kosakowskiej. Uwielbiam Siewce Wiatru. Zbieracz Busz już troszeczkę gorzej wyszedł, jednak zobaczymy, co tutaj zrobiła aktorka. Autorka, jen jak jest gorąco, już mi się przepalają te zwoje. Naprawdę, tragedia. Malowany Człowiek. Galeony Wojny, czyli książka z jakąś wariacją herbu gdańskiego na okładce. Szóstka Wron, którą zachwycała się połowa internetu, mam nadzieję, że mnie również oczaruje. Wielkie Polowanie Roberta Jordana, czyli chodzi mi oczywiście o cały cykl, który za mną się znajduje koła czasu. Najlepiej przed tym, jak wyjdzie serial od Amazona. Bóg i Geometria, którą kupiłem gdzieś na początku studiów, swoją drogą na uczelni. Tak sobie to leży i nie mam kiedy się do tego zabrać, bo po pracy człowiek oczekuje troszeczkę rozrywki, a czuję, że przy tym trzeba będzie troszeczkę pomyśleć, więc idealna książka na wakacje. I teraz zaczynamy pozycję z serii Mistrzowie Polskiej Fantastyki. Fantastyki, jeny. Akcenty, Nikodem, akcenty. Pan Lodowego Ogrodu. Ahaja. Dobra, ściągnę całość, nie będę się bawił. Sługa Boży. Operacja Dzień Wskrzeszenia. 2586 kroków. Diabeł łańcucki, bo uwielbiam fantastykę zakorzenioną w polskiej szlachcie. Conan Destylator. Świetnie bawię się, kiedy nagrywam w taki upał. Anioł Burz. Hołownia, monopol na zbawienie. Dużo osób zachwalało jego publikacje, więc trzeba w końcu sprawdzić, jakie treści ma do przekazania pan Szymon. Solaris, czyli klasyk, który niedawno zdobyłem w dobrej cenie. Kamaleon, czyli książka dla starszego czytelnika od Rafała Kosika. Kolejny tom Xantu, Przesmyk Centaura. Przesmyk Centaura. Miasteczko Salem, czyli kolejne spotkanie z Mistrzem Grozy. Zielona Mila. Wszystkie Weiry Pern, czyli kolejna część o niesamowitych jeźdźcach od Anne McCaffrey, autorki zwanej Królową Smoków. I tu aż głupio mi się przyznawać, że jeszcze tego nie przeczytałem. Powrót Króla. Sz, Nikodem. Sz. Boży Bojownicy oraz Złodziej Dusz, który ostatnio był do wygrania w konkursie.
Wiecie, to nie wszystkie książki, które nie przeczytane gdzieś leżą na półkach, ale chodzi o 100 takich pozycji, które bardzo, bardzo chciałbym przeczytać, więc zwyczajnie nie wszystkie się łapią. Teraz nadszedł czas na książki od ludzi z BookTube'a. Słomkowy pielgrzym. I go mam na półce, chwilowo u babci, lecz to aż się prosiło do zaliczenia do tej kategorii. Korona śniegu i krwi. Książki tej autorki również Słomka gorąco poleca. Memu miastu na do widzenia, czyli książka polecana przez Karolinę z Wszędzie czytam. Rotanowy reportaż, nie oświadczam się. Terapia polecana przez Ewę i chodzi o książkę, a nie o mój aktualny stan zdrowia. Patrick Melrose, również od Kat. Maresi od Kombuk. Oraz Królowie Wyldu od Okonia. Również są już na mojej półce i tylko czekają na swoją kolej. I coś, co mnie wczoraj niesamowicie zaciekawiło. Pustynia i morze, czyli 977 dni w niewoli na wybrzeżu somalijskich piratów. Tych książek również byłoby o wiele, wiele więcej. Praktycznie codziennie słyszę się o nowych, dobrych pozycjach, jednak najbardziej lubię przekonywać się o słuszności doboru lektury sam. Tak więc książkami, za których wybór będę mógł obarczyć tylko samego siebie, są Nawiedzony dom na wzgórzu. Serial jest niesamowity. I już niedługo wam o nim opowiem, jednak chcę się przekonać, co stoi za tak niezwykłym obrazem. Książki z serii World of Warcraft, na przykład Przez Mroczny Portal. Seria Metro. Klasyk, czyli Niewidzialny Człowiek. To Kinga. Inkub. Najdalszy brzeg Ursuli Le Guin. Wieża Koronna. Nie wiem, czy słyszycie, ale coś koszą. Cały ranek koszą. Od 3 godzin. Super. Era supernowej. Czuję, że będzie to coś podobnego do The Society, a jednocześnie zupełnie innego. Silmarillion. Piramidy, czyli powrót do świata dysku. Kroniki Belorskie, czyli kontynuacja świetnej serii o Wiedźmie Wrednej. Rok Szczura, Widząca. Bo czemu by nie dać szansy innej serii pani Olgi Gromyko? Amerykańscy bogowie Neila Gaimana. Dawno nie czytałem nic tego autora, nawet nie wiem, czy nie mam tej książki w domu rodzinnym. Będę musiał sprawdzić. Ciemna strona mocy. Oczy urocze pani Kisiel. W sensie, chodzi mi o książkę, a nie o oczy autorki. Może też ma urocze, nie mi oceniać. Nowe wydanie Kłamcy, gdyż w czwartym tomie ma dojść do dużych zmian. Bieguni Olgi Tokarczuk w związku z czytelniczym wyzwaniem o konia. Nikt nie idzie. Siedem śmierci Evelyn Hardcastle. To też w sumie polecał Rotan. Mam nadzieję, że przebaczycie mi to uchybienie. Mówca umarłych. Bracia Sistars. Mroczniejszy odcień magii. Dobra, to polecało tyle osób. Kat, Słomka. Chyba nie do końca przemyślałem tę kategorię. Życie, Wszechświat i cała reszta, czyli powrót do niesamowitej twórczości świętej pamięci Douglasa Adamsa. Katedra Dukaja, gdyż należałoby jakoś zacząć przygodę z tym autorem, a nie będę przecież zabierał się na początku za lud. Piorun Kulisty. Muzeum Dusz Czyśćcowych ze względu na niesamowitą okładkę. Moc Srebra. Okej, ta książka miała niesamowitą recenzję u Okonia. Mea culpa. Uznajmy, że tych podziałów nie było. Upadłe anioły. Pierwsze słowo. Powołanie trójki. Zabójcze maszyny. Podobno film był całkiem okej. Kroniki Amberu Rogera Żelaznego. Coś, o czym się słyszało, ale nie do końca wie, z czym to się je. Czas spróbować i się przekonać. Upał mi szkodzi. Frankenstein Mary Shelley. Hyperion. A może Hyperion? Nie wiem. Stainless, czyli biografia mojego ulubionego muzyka, Marco Hietali, którego płyta solowa ostatnio wyszła w świecie i możecie niedługo wypatrywać jej recenzji u mnie na kanale. Runaway Max, czyli książka z uniwersum Stranger Things. Jestem jej bardzo ciekawy. Postać Max pojawiła się znikąd i w ogóle o co z nią chodzi? Mam nadzieję, że ta pozycja rozjaśni ciemności niewiedzy. Trzeci tom opowieści z Baryliony. Wiem, że jeszcze on nie jest u nas w Polsce chyba nawet zapowiedziany, ale come on, musi być wydany, bo muszę poznać dalsze losy Mahana. Jestem ciekawy nowej biografii o Da Vincim, chociaż jej grubość mnie przeraża. Jecz cesarza. Wilk samotnik Zambocha. Astralker ze świetną okładką. Tajemnica starego mistrza. Kroniki Shannary. Vertical. Pierwsze prawo magii. Wybrany. Trylogia Zaklinacza bardzo mi się podobała i mam nadzieję na coś nowego od tego autora. Norweskie dzienniki.
Straszna książka. Nacja. W 80 dni dookoła świata. Krótki, szczęśliwy żywot brązowego Oxforda. I listę kończy książka, która ma się ukazać po wakacjach, czyli kontynuacja Stróżów Ćwieka. Co to by był za TBR, gdyby zabrakło w nim mojego ulubionego autora? Jak widzieliście, lista jest długa. Mam nadzieję, że jeżeli kiedyś w przyszłości przyjdzie mi się z nią skonfrontować, to przynajmniej 1/4 z czystym sumieniem będę miał odhaczoną. A jakie książki widnieją na waszym wymarzonym TBR-ze? Pochwalcie się nimi w komentarzach, a ja dziś się z wami żegnam. Idę pod prysznic. Do następnego razu.